Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie o jakiej porze dnia i noc. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, a ja postaram się dostarczać ciągle wartościowe i interesujące informacje. W dzisiejszym materiale powiem Wam, jak tutaj wygląda sytuacja na wykresie Bitcoina, bo jesteśmy w bardzo tutaj ciekawym momencie. Można powiedzieć, że jesteśmy w fazie decydującej rozgrywki. No i zaraz Wam właśnie o tym powiem. Zanim jednak tutaj przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już sobie zobaczymy, co tutaj widzimy na wykresie. Po pierwsze, mamy długoterminową linię trendu spadkowego, która w tym tygodniu ma ograniczenie tutaj na poziomie około 23 800 punktów, znaczy dolarów. No i mamy też 200-tygodniową średnią kroczącą, która jest na poziomie 23 324 dolarów tutaj, jak widzicie. No i to jest takie ograniczenie tutaj od góry. Również tutaj widzimy, że znajdujemy się w takim kanale wzrostowym. No i tutaj dolne ograniczenie tego kanału jest na poziomie 18 524. Natomiast górne tutaj jest na poziomie 25498, no ale tutaj nie będę tego górnego, no bo najważniejsze to, jeżeli byśmy mieli iść do góry, no to jest najpierw zamknięcie się ponad 200-tygodniową średnią kroczącą, a później przebicie tej długoterminowej linii trendu spadkowego, co dla mnie będzie oznaczało zakończenie tego trendu spadkowego. Natomiast co tutaj widzimy, na dole mamy jeszcze ciekawsze tutaj rzeczy, bo po pierwsze mamy tutaj, oprócz właśnie tego ograniczenia kanału wzrostowego, mamy tutaj oczywiście ten dołek z czerwca na poziomie 17592 według tego wykresu. Tak, no i co jest ciekawsze, zbiega się on, zobaczcie tutaj, praktycznie tutaj się wyrównuje obecnie z 300-tygodniową średnią kroczącą. I co tu jest bardzo istotne, że ta 300-tygodniowa średnia krocząca nie została nigdy w historii przebita. Oczywiście wiecie, ostatnio dużo rzeczy na Bitcoinie się wydarzyło pierwszy raz w historii, ale tutaj ona nawet nie była dotknięta, chociaż tak wygląda tutaj, gdybyśmy to jeszcze bardziej tutaj sobie rozszerzyli. O, to widzimy, no ale praktycznie można powiedzieć, że prawie była dotknięta tylko raz, tak. Także teraz mamy tutaj ten zbieg 300-tygodniowej średniej kroczącej, no i tej linii tutaj dołka z czerwca na poziomie 17592, tak jak powiedziałem, no widzicie, ale tutaj jest ona, ta 300-tygodniowa średnia krocząca na poziomie teraz 17 483 dolarów, także zbieg tutaj tych dwóch linii, kurczę, nie mogę tego aż tak powiększyć, żeby to było widać, że to jest nie tak równe, no ale to myślę, że to będzie bardzo silne wsparcie. Natomiast wiecie, no czekamy tutaj, w którą stronę pójdzie Bitcoin. Czy pójdzie tutaj do góry i wybije się ponad tą długoterminową linię trendu spadkowego, czy też przebije się tutaj poniżej dołka z czerwca, no i oczywiście poniżej tej 300-tygodniowej średniej kroczącej, co by było tutaj wydarzeniem pierwszy, które by się zdarzyło pierwszy raz w historii. No i jeżeli to by było przebite, a zobaczcie, teraz tutaj jesteśmy na poziomie 19648, tu mamy szczyty z 2017 roku, tak, no i tutaj mamy również jeszcze poziom z tutaj z listopada 2020 roku, także obecnie jesteśmy właśnie tutaj, walczymy ze szczytem ostatniej hossy. No i jest to bardzo ciekawa sytuacja, no bo gdybyśmy się tutaj przebili przez tą, przez ten dołek i przez tą 300-tygodniową średnią kroczącą, no to wtedy faktycznie tutaj zjazd do tego poziomu 12 czy też 13 tysięcy jest bardzo
prawdopodobny. Także można właśnie powiedzieć, że teraz idzie tutaj decydująca rozgrywka o tym, jak będzie wyglądał przynajmniej no, ten średnioterminowy trend. Oczywiście, jak wiecie, no, na giełdzie czy też na rynku krypto nie ma nic pewnego. Zawsze jest taka możliwość, że jak jesteś duży gracze doprowadzą do fałszowego na przykład wybicia, żeby ubrać tutaj kogoś, no i później będzie w drugim kierunku, tak samo tutaj może się wybić w dół i później pójść ostra szpila do góry, no ale to jest znacznie mniej prawdopodobne niż właśnie takie rozstrzygnięcie typowe, które się zdarzy, jeżeli tutaj będzie wybicie dołem, no to raczej można przypuszczać, że ten spadek będzie większy, także no zobaczymy i czekamy tutaj na rozstrzygnięcia i pamiętajcie również o tym, że tak jak to się dzieje na giełdzie w okresie, kiedy są najgorsze informacje, kiedy wszyscy myślą, że tylko już będzie w dół i spadek, no to wtedy duzi gracze przystępują tak grube ryby do zakupów i mimo tego, że ciągle napływają złe dane, no to rynek nie chce spadać, a czasami zaczyna powoli iść do góry. Także czekamy, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, no i czekamy, co tutaj będzie w tej decydującej rozgrywce, czy wygrają byki, czy wygrają niedźwiedzie, no i zobaczymy. A kto gra tutaj na dźwigni, no to być może tutaj będzie miał szansę na złapanie jakiegoś dużego ruchu. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!